Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Księga Izajasza, 9 rozdział, 1 werset i Ewangelia Jana, 8 rozdział, 12 werset. Niech się stanie światłość. Niech się stanie światłość. Pierwsza Mojżeszowa 1:3 jest to wypowiedź Boga, zapisana w Biblii. Tymi słowami Bóg stworzył światło na ziemi, która była pogrążona w ciemności. Bez światła nie mogło być życia. Bóg oddzielił dzień od nocy i to był pierwszy dzień stworzenia. Wiele lat później, tysiące lat później, światło ponownie zabłysło stworzeniu, które do tego czasu było skażone przez upadek. Tym razem boskie światło pojawiło się w osobie Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Było to światło moralne, które demaskowało niewłaściwe zachowania ludzi, a także oświecało ich serca. O Jezusie powiedziano: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności. To była prawdziwa światłość, która przychodząc na świat oświeca każdego człowieka. Każdego człowieka. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 4 werset oraz Ewangelia Jana, 5 rozdział, 9 werset. Każdy, przeczytawszy cztery Ewangelie, będzie zdumiony, jak to światło uzewnętrzniło nawet najbardziej ukryte ludzkie przemyślenia. Wcielenie Pana Jezusa było drugim jasnym dniem dla ludzkości. Trzecim wielkim dniem był dzień, w którym Jezus Chrystus pokonał na krzyżu śmierć, grzech i diabła. Stało się to w trzech najciemniejszych godzinach historii świata, kiedy to sam Jezus stał się ofiarą za grzech i umarł, aby usunąć grzech, jak to komunikuje nam list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 26 werset. Trzy dni później chwalebny poranek zmartwychwstania, zwycięstwo zostało potwierdzone. Grób był pusty. Pan Jezus żyje. Pan Jezus żyje. Od tego czasu niezliczone rzesze ludzi zostały powołane z ciemności do Jego cudownej światłości i stały się dziećmi światłości, jak to mówi pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 9 werset i Efezjan, 5 rozdział, 8 werset. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.